Chciałbym się podzielić kilkoma refleksjami na temat Ewangelii. Ewangelia to jest dobra wiadomość o ratunku w Chrystusie. Jest to informacja o tym, że Bóg 2000 lat temu wcielił się w Chrystusa i żył na tej ziemi między ludźmi świętym i nienagannym życiem, co jest dowodem Jego boskości. A następnie Jezus Chrystus pokazuje dowód miłości do człowieka, poprzez to, że umiera na krzyżu Golgoty, a z nim razem umiera każdy grzech każdego człowieka. Jezus umiera za wszystkich ludzi, za każdego człowieka, umiera za całą ludzkość, wbrew temu, co niektóre środowiska, też protestanckie, twierdzą, że Jezus nie umarł za wszystkich, że Bóg sobie wybiera ludzi do zbawienia. Oczywiście to jest nieprawda. Biblia w wielu miejscach mówi o tym, że Jezus jest barankiem, który umiera za grzechy świata, umiera za wszystkich ludzi, za każdego człowieka i za każdy grzech. I gdyby było inaczej, to by się okazało, że według Bożych kryteriów są jacyś lepsi, gorsi grzesznicy i Bóg ma jakieś niewiadome nikomu kryteria, którymi się kieruje, że jednych wybiera do zbawienia, a drugich nie wybiera do zbawienia. Byłoby to jawnie niesprawiedliwe. Tymczasem Bóg umiera za każdego człowieka i Jego pragnieniem jest, żeby każdy człowiek był zbawiony i został zbawiony. I jakby Biblia nam mówi, że wszyscy zgrzeszyli i są pozbawieni chwały Bożej. Nie mówi nam, że jedni gdzieś tam bardziej zgrzeszyli, drudzy mniej. Jednych Bóg zbawił, a drugich nie zbawił. Nie ma takiej informacji w Ewangelii. I jakby wobec krzyża wszyscy są równi. I każdy może przyjść do tej prostej informacji o Chrystusie Jezusie, który jest Bogiem poprzez dowód swojej świętości, nienaganności życia bez grzechu. Kolejny dowód, że jest Bogiem, to jest to, że Chrystus zmartwychwstaje. Tylko Bóg ma władzę nad śmiercią i Jezus mocą Ducha Świętego wstaje z grobu i pokazuje się setkom ludzi, co jest, myślę, najmocniejszym dowodem boskości Chrystusa. Jakby teraz wystarczy przyjąć tą informację przez wiarę i przyjąć tą prostą prawdę i prostą Ewangelię i na podstawie tej prostej Ewangelii, która wydaje się dla niektórych zbyt prosta, wręcz prostacka, ale święty Paweł napisał, że upodobało się Bogu zbawić ludzkość przez głupie zwiastowanie, że krzyż jest głupstwem dla tych, którzy giną, natomiast dla tych, którzy go przyjmują, jest mocą Bożą ku zbawieniu. Jakby każdy, który przyjmuje tą informację o pełnej Ewangelii i pełnej boskości Jezusa i historię o Jego śmierci i zmartwychwstaniu i przyjmuje ją osobiście, personalnie, wierząc w to, że każdy grzech został tam zgładzony, każda niegodziwość została tam skruszona i zniszczona i przez to on staje się czysty przed Bogiem i może mieć z nim relację, bo został oczyszczony krwią Jezusa. Jakby Bóg jest święty, a my wszyscy poupadaliśmy w grzech i mimo tego, że my bardzo chcemy mieć z nim relację, to nasz grzech nas oddziela od Boga i my sami nie możemy siebie odkupić. Nie możemy nic zrobić, żeby się zbawić. Tak jak kiedy ktoś wpadnie do bagna, to nie może siebie sam wyciągnąć. Potrzebuje kogoś drugiego. I tutaj przychodzi Bóg z pomocą w objawieniu Jezusa Chrystusa. I teraz ja przyjąłem tą prostą Ewangelię 6 lat temu, narodziłem się na nowo, zostałem ochrzczony Duchem Świętym i doświadczyłem tego wszystkiego, co opisuje Ewangelia. Stałem się święty i czysty przed Bogiem, co jest bardzo ważne, nie dzięki mojej sile, nie dzięki moim uczynkom, nie dzięki moim staraniom,
ale dzięki temu, co zrobił dla mnie Jezus, co zrobił dla mnie Bóg poprzez łaskę Bożą, poprzez Jego pracę i ofiarę dla ludzkości. Jakby każdy, kto to przyjmuje i szczerze uwierzy w sercu, ten będzie zbawiony, ten będzie nowym stworzeniem, narodzi się na nowo i ten będzie miał relację z Bogiem. Jakby wiecie, Ewangelia jest informacją i są różne informacje i ludzie szukają Boga na różne sposoby. Tymczasem droga do Boga jest jedna, jest nią Jezus Chrystus. Gdyby było inaczej, to śmierć Chrystusa na krzyżu nie byłaby w ogóle potrzebna. Dlatego Jezus mówi, że ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca, do Boga Ojca, inaczej jak tylko przeze mnie. Jakby warto pochylić się nad tym, co zrobił dla nas Bóg. Warto sięgnąć po Słowo Boże, zacząć je czytać, pokładając wiarę w to, o czym się czyta. I na tej podstawie przychodzi do nas Bóg i znika to oddzielenie i ogromna pustka i smutek, jaki się za tym kryje u każdego człowieka, bo każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i w każdym człowieku jest pragnienie nawiązania tej relacji. Ale jakby człowiek poprzez grzech, poprzez ten świat, poprzez ten chaos informacyjny, jaki mamy dookoła, ciężko mu jest odnaleźć tą drogę. Tymczasem Duch Święty przekonuje nas, że drogą jest Jezus Chrystus i warto jakby tam skierować swoje oczy, tam skierować swój umysł i zacząć szukać Boga w Ewangelii.